witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na prezentację gry Monster Energy Supercross Film World Championship. Oficjalna gra tej serii, także jedziemy. No moi drodzy, mam nadzieję, że za chwilę zaczniemy jazdę. No powiem szczerze, oprawa wizualna na pierwszy rzut oka prezentuje się całkiem nieźle. I sam jestem tego bardzo ciekawy. No mamy bardzo fajną taką prezentację bajków. To chyba jestem ja. Chyba. Hej, no zacznijmy. Powiem szczerze, to jest mój pierwszy kontakt z tą grą, także... Dobra, ruszyłem jako ostatni. Padłem lekko z trasy. No powiem szczerze, oprawa audiowizualna jak na wersję na PS4 Pro prezentuje się nieźle. Jest szaleństwo na motocrossie. A ja mam szóste miejsce, jeżdżę jakimś Ryanem. Nie jestem tutaj sobą. Jeju, no ale... To jest mordercze. Od razu wam powiem, nie spodziewajcie się pierwszego miejsca. Jak w pierwszej dziesiątce skończymy, to będzie dobrze. Jest realizm motocrossów, to trzeba przyznać. Kolizja! Zresztą chyba po nim przejechałem. No fajnie, poza tor wyjechałem. I niestety, strata dobrej pozycji. Tutaj nie ma sensu, też widzę... się za bardzo rozpędzać. Nie ma co szaleć. No dobra. Trochę tam wydaje mi się, że w pozycjach coś robimy. No dobra, 12 pozycja, jest lepiej. Walczymy o
pozycję numer 11. Nie będę się skupiał na pozycjach tak teraz. Nie! No i mamy kolizję, mamy respawn. No i kolejny spadek pozycji. Ja pierdzielę. Ale naprawdę te skoki to są widowiskowe. Ale tutaj trzeba wszystko robić. Nie wiem, czy zauważyliście, z takim wyczuciem. Nie ma profesjonalizmu po prostu. Przynajmniej w moim wykonaniu nie ma profesjonalizmu. Ładnie tam się wryłem, ale uderzyłem o ten plastik i... szału nie ma. Ja po prostu się boję, że to co ja odzyskam, to ja za chwilę stracę i... trzymanie na torze było dobre, ale co tam się działo? Te elementy otoczenia się tak zawaliły. Szczerze, jest moc. Podoba mi się ta gra, naprawdę podoba mi się ta gra, mimo tego, że trochę dziwnie się tu jedzie, tak cicho po prostu, za dużo ludzi po prostu, no ale ja ostatni raz styczność z takim motocrossem miałem na pierwszym PlayStation, pamiętam taką serię właśnie z motocrossem związaną. Chciałem się wycwanić i straciłem pozycję, no. A, i znowu poza tor. A, zaraz to ostatni skończę. No i chyba skończyłem ostatni. Nie wiem, który skończyłem nawet. Przyznam się szczerze, że nie wiem. The checkers have waved, and all of the riders have crossed the finish line. A trofeum mi wpadło na 16 miejsce na 22. I zdobyłem 5 punktów. Ale to nie był dobry wynik. Sorry, no. Czasami tak się zdarza. Okej. Tutaj pokazuje jakieś punkty. Okej, ale ja nie chcę też zaczynać kariery. Tak, robimy proces. Okej, teraz przeniesiemy się do Minneapolis, do US Bank Stadium i sobie właśnie na tym US Bank Stadium pojeździmy. I zobaczymy, jak to będzie. Mechanics are giving their riders a last bit of encouragement. A fresh set of goggles are now in place.
No i mamy kolejne zawody. Fajne są te zapowiedzi, fajna w ogóle jest oprawa audiowizualna. Jeśli chcecie widzieć grę, posiadam z PlayStation Plus, bo ona chyba w grudniu czy w listopadzie była za darmo na Plusie do wzięcia, tak stąd ją posiadam. Zobaczymy, jaki teraz będzie wynik. Mam nadzieję, że lepsze. No. W pierwszym wyścigu było 16 miejsce. Zobaczymy, jak będzie teraz. Dobra, przechodzimy dalej. Ale widzę, że są inne bajki. FC250 i jedziemy innym zawodnikiem. Naprawdę. Oprawa audiowizualna robi wrażenie. Jestem pod wrażeniem naprawdę tej gry. A tu jest sprzęgło. Trzeba się nauczyć startów, to jest tak jak na żużlu, ojojoj, ale karambol. Dobra, udało mi się to jakoś wybronić. No, zobaczymy, czy 250 będzie ciut lepiej. Przecież to nie jest taki mocny motor, nie? By się chciało rzec. Ja czasami mam problem ze skrętem. Czasami też mam takie wrażenie, że kamerka trochę nie wyrabia. O. Tutaj naprawdę trzeba oszczędnie gazem operować, bo jeden błąd i już po nas. Jeden błąd i moi drodzy naprawdę po nas. Jest to szaleństwo, jest to szalone. No fajnie, zaliczyłem glebę i mocny spadek. Nie, ja nie chcę utrzymać poziomu, ja chcę poprawić swoją lokatę. Chcę notować progres, moi drodzy. To nie ma lekko. Jest moc. Jest moc. Jeju, jakie to jest szalone. Ale fajne. Naprawdę to jest dobry tytuł. Ale do wprawy tutaj naprawdę trzeba dojść. No ja znowu poza torem, no. Powiem szczerze, skręty trochę tak kijowo wychodzą, ale... No teraz jestem ostatni. Miał być progres, nie regres. Naprawdę gra graficznie prezentuje się tu nieźle. Wpalniam. Uczymy się podstaw, no moi drodzy, to nie jest łatwa gierka. A tam od tej bandy, no... Przyblokowali mnie, no i jeszcze gleba, okej. Ale za tą glebę to bym ich zabił po prostu. Bo to nie była gleba z mojej winy, sami widzieliście zresztą. Kolejna gleba. Nie no, opadki tutaj wyglądają efektownie, także...
to, że jedzie amator, no to... Także musicie mi wybaczyć, no. Ja pierdzielę, to jest naprawdę serio mordercze. Ale fajne. Tylko ciężko trochę też się skręca tym crossem. Ale zabawa z tego jest, no naprawdę zabawa jest, uwierzcie mi. Ostatnie miejsce, niestety. Niestety. Było momentami dobrze, nawet bardzo dobrze. Tylko punkt. A niestety. Nie poszło, nie pykło. No niestety nie udało się. Jakieś tam punkty wpadły. Moi drodzy, jeszcze sobie przejedziemy jeden wyścig. Tak, tak, myślę, że sobie jeszcze jeden wyścig przejedziemy. Gdzieś na wschodzie. Race options, zobaczmy. Dobra, zrobimy sobie very easy. Typowo. Zobaczymy, jak będzie teraz. Wiecie, no, żebym miał jakieś szanse, nie? Na lepszy wynik, nie? No bo w pierwszym wyścigu nawet było fajnie, 16 miejsce. W drugim była tragedia, 22 miejsce, bo się powypadało z trasy, było dużo takich, no, wypadków. No ale powiem szczerze, jak na very easy będę ostatni, no to będzie siara, nie? No ale... Nie zakładajmy tak negatywnego scenariusza. Nie zakładajmy tak negatywnego scenariusza. Zakładajmy, że wszystko będzie dobrze, że będzie ok. Także spokojnie, spokojnie. Wszystko powinno być dobrze, także. Także trzymajmy się tego. No, jesteśmy w Kalifornii. Ameryka. Tak się prezentuje ten tor, a to się prezentuje bardzo okazale. Są multy, są hopy, są skoki, także będzie nieźle, będzie naprawdę nieźle. Ja obstawiam, że będzie dobrze. Ale to ja. Okej. To wyjeżdżamy. Teraz będziemy jeździć z jakimś Justinem Hillem. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Znowu z ostatniej pozycji. O, jest takie odliczanie. Fajne, że mają te tablice takie elektroniczne do odliczania. Jeszcze czekam, jeszcze czekam. Dobra, no to ja tam zostałem na starcie. Zobaczymy, jaka będzie pozycja. Bo tu karambole będą, tu karambole będą. Robią jakieś ewolucje. Nie wiem, jak to się robi, także nie powiem wam. Ja się tu bardziej na jeździe skupiam. O,
próby utrzymać ten motocykl. No nie, no znowu gleba. Ale z mojej własnej winy, nie? Na skróty. To nie Need for Speed, to tu nie działa. Jest nieźle, jest nieźle. Idzie tu się naprawdę... Idzie się wszyscy świetnie bawić. Ja się bawię świetnie. Ja pomimo wyniku, który osiągam, to bawię się tu całkiem nieźle. Jest to jakaś nowość, jakaś odmiana od tego, co się da na co dzień, nie? Jedenaste miejsce, jak na razie, no blisko dziesiątka na Very Easy. Gońmy tego gościa, gońmy go. Bardzo, bardzo ciężko. No nie, 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 żadnych respawnów, nie. Bo to mi zepsuje pozycję. Bo moja pozycja jest dość dobra. Jak ja bym się uszurzel naprawdę na takim silniku, to by było super, to by było mega. Dobra, siódme miejsce. Jest mega progres. A, była szansa na szóste. Nie robimy trików, skupiamy się na... na jeździe. Jump. Ja na tych hopach mogę trochę stracić tą pozycję. Zdaję sobie z tego sprawę. Udźwiękowienie gry jest bardzo dobre. To trzeba przyznać. Cała ta otoczka, że to jest na licencji, że ktoś padł na taki pomysł, jest świetne, naprawdę, to jest... Tym twórcom gier to trzeba przyznać, że naprawdę odwalili kawał dobrej roboty. Okej, odzyskałem swoją pozycję. Trzeba się tylko tutaj skupić na dobrej jeździe. Ale tutaj momentami jest ślisko na tym torze, to nie jest powiedziane, że jest łatwo. Jeżeli myślisz, gościu, że mnie jakąś ewolucją pokonasz, to jesteś w błędzie. O nie, musiała być ta gleba. Spadłem z piątego miejsca przez wypadek. Ale utrzymuję się na szóstej lokacie, całkiem nieźle. Teraz spadłem na siódme, ale mam nadzieję, że tą pozycję na chwilę sobie odzyskam. Dobra. Kościół, odpuść. Dobra, mogę być siódmy, ja się nie obrażę. Jestem siódmy, czy tam szósty. Już nie pamiętam, który byłem dokładnie, bo byłem bardzo skoncentrowany na tym, żeby jeździć. Szósty, szósty.
A jechałem Kawasaki nawet. Nie wiedziałem. Niezły wynik. I 15 punktów zdobyłem. No nieźle. A teraz powinien być zadowolony, a biją mi brawa. Jest w górę. Także spoko. Wielkie spoko. No. Moi drodzy, gra jest bardzo fajna. Bardzo fajnie się jeździ. Jest przyjemny model jazdy. Jest to licencjonowane. Jest świetna otoczka tego całego wydarzenia, tej całej gry. Oprawa audiowizualna na bardzo wysokim poziomie. Także naprawdę Monster Energy Supercross Film World Championship The Official Game mi przypadło do gustu. Mam nadzieję, że wam przypadł do gustu ten materiał. Więc z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć!